Następny trening, mucimy ATW hop. Ale tym razem kółko in. No co, bo lepiej ci idzie do środka? Tak. A, no już w przód. To nie będziesz autowcem jak ja. Najlepsza była próba, którą nie nagrałem oczywiście. O! No mamy! Dwutrikowe kombo na dwie nogi, super. A pokaż z kółkiem out. Nie, bo ten hop był już taki, no powiem ci, jakbyś umiała. Standard. No z tym kółkiem out może być problem po prostu, nie? A zrób dwa atwy z rzędu na ilość. Dwa razy dookoła świata, w sensie nie latwa. No, 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 ale w out, bo właśnie z outem masz problem. No, na zewnątrz. Ale tak? Tak, i drugie. No i od razu drugie. Na ilość. O, bo w in zrobiłaś, tak? O, o, dobrze, dobrze. Dobrze, a jak to łapanie ci idzie? Tak, jak to łap, to idzie lepiej. No. Ale jak... Oszaleję zaraz. Yeah! O, dobrze. Teraz nie wiem, co nie muszę. Za nisko było, po pierwszym kółku. I za lekko. O, o. Za lekko, drugie kółko za lekko, no. O. Wiesz, jaki błąd teraz za bardzo w prawo ci poszło. Trzymaj blisko środka. No, dokładniej te kółka. No nie mogę nic innego doradzić niż to, żebyś ciągle próbowała. Po prostu kółka trzeba robić, no. O, dobrze. Dobra, teraz ciśniemy następny trik. Taki piszczel ziemia po slapie. Lepiej to wyglądać niż się nazywa. No nie, nie ja to. Oszaleję teraz. No, typowe kulki z orlika. No dobrze, dobrze, dobra próba. Ale zagrała. Do nóżki. Xavi Alonso. Później wyskocz, prawa noga. Lewa noga zgięta w powietrzu. O! Wyżej tego slapa, no zaraz będziesz miała. Wyżej slapa, o! No, no. I uderz mocniej tym piszczelem w ziemię. Tak jakbyś chciała z całej siły w tą ziemię walnąć tą piłką. 4 grudnia są Mistrzostwa Polski. Jedziesz? Jadę. 3 miesiące treningów i już rozwalamy. Już miałam 2. Oj, znowu poda. Piękne podanie. Do nóżki. Dobrze. Teraz piękne kombo. Aj, prawie. Za szybko skaczesz, później wyskocz. Później, jeszcze później. Dobrze, dobrze, mamy. Dzisiaj mglista, mroczna pogoda. I adekwatnie do dnia, bo dzisiaj 31 października, czyli Halloween i robimy Halloween trening. Halloween. Znacie angielski. 100%. Ale fajna ta atmosfera tam z tyłu. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy kojarzysz, ale na starym kanale to jeszcze prowadziłem taką serię Halloween Training. Znaczy serię, co roku po prostu w tym dniu akurat wychodziłem na trening i nagrywałem Halloween Training. Ale jednego dnia też była taka mglista pogoda właśnie w Halloween. Coś się powtarza. Za kogo dzisiaj się przebierasz? Za freestylerkę? A jak? To co, dalej katujemy hopy. Dalej je trenujemy. To nie jest tak, że jak podbijesz, to już umiesz. Trzeba trenować. O, widzicie. Szybciej noga do góry. O. Ale czemu nie kapkujesz dalej? Poczynek mi się dał. Bo się trochę włączyłam już. Zmęczyła się tym freestylem. No, tak. Trzeba też robić tak, a tak się nie robi, bo się na piłce jajo zrobi. Tak jest. Z piłki się jajo zrobi. Na piłce jajo zrobisz, jak jajko da to zbijesz. O! Ej.
Pięknie. Cross do hopa. Pamiętasz, jak to robiliśmy? Że cross, no. I hop. I hop. No, dobrze, dobrze. No. Aj. Huknij w poprzeczkę. Nie podkręcam cię, ale nie trafisz. Otóż nie. Chociaż ładna bramka. O, jaki ładna brula. To ci super idzie. Dobra, mamy nowe przejście. Pokazałem przed chwilą, poza nagrywkami. Teraz zobaczymy, jak wychodzi w praktyce. Oj. Ale nawet. Musisz obrócić się 180 stopni. O! Dobra, na następnym treningu to chyba sobie.